powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona i byłam w szoku, że udało mi się zdobyć tytuł Miss Polski Widzów Polsatu. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa z tego tytułu. Jestem również bardzo zadowolona z tytułu drugiej wicemiss Polski 2020. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i myślę, że postaram się jak najlepiej wykorzystać ten tytuł i na pewno nie zakończę swojej przygody w tym kierunku. Takim najbliższym planem jest festiwal muzyczny w Sopocie w maju, w którym będę miała przyjemność brać udział jako współprowadząca. Co do zgrupowania, to mieliśmy troszeczkę utrudnione te zapoznanie się razem z finalistkami, ale myślę, że no to był piękny czas. Naprawdę dużo pracy kosztował mnie ten okres. Ale cieszę się, że miałam tak bardzo intensywny czas w swoim życiu i dużo mnie to nauczyło, takiej pracy i potem takiej satysfakcji, że jednak trzeba pracować, że trzeba dawać z siebie wszystko, że to zmęczenie jest naprawdę warte potem efektów, także no, naprawdę intensywny okres w moim życiu, chyba nigdy tak intensywnie nie pracowałam, także super. I to też nie jest to tak, jak czasami się wydaje, że my tam musimy tylko wyglądać. Naprawdę dużo ciężkiej pracy w to wkładamy. Wszystkie dziewczyny, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. I jestem zadowolona, naprawdę. Wyjazd super z dziewczynami, mimo utrudnień. Bardzo się zżyłyśmy, bardzo się zapoznałyśmy. A bierzesz pod uwagę jakąś pracę w modelingu? Jeżeli zdarzyły się takie okazje, to jak najbardziej praca w modelingu, jestem otwarta na wszystkie propozycje. Jestem szczęśliwa, jestem zadowolona z tego wyniku. Cieszę się, że udało mi się dojść tak daleko, że udało mi się stanąć na scenie Miss Polski. No i jestem w siebie po prostu zadowolona. Dziewczyny były naprawdę bardzo ładne. Obstawiałam bardzo dużo dziewczyn na Miss, na koronę. Przez konkurs Miss Ziemi Łomżyńskiej zaczęłam rozwijać swoją pasję tak naprawdę. Dało mi to naprawdę wiele możliwości do tego, do spełniania swoich marzeń i na pewno chcę w przyszłości to kontynuować. A w tej chwili szkoła? Ze szkołą sobie radzę i idzie mi naprawdę bardzo dobrze. Szkoła mnie wspiera, pani dyrektor z mojej szkoły też, nauczyciele i uczniowie też. Myślę, że z całą pewnością jest to wielki sukces nie tylko dla konkursu Miss Ziemi Łomżyńskiej, ale dla całej Łomży, dla wszystkich łomżyniaków. Dziewczyny przywiozły ze sobą do naszego miasta naprawdę ogromne wyróżnienie w przypadku obecnie panującej Miss Ziemi Łomżyńskiej Wiktorii Ciochanowskiej. Jest to najwyższy awans, jaki zdobyła uczestniczka naszego lokalnego konkursu na scenie Miss Polski. Trudno było przygotować uczestniczki do konkursu Miss Polski, do tego dużego wydarzenia. Ten rok był trudny i bardzo inny pod każdym jednym względem, głównie z powodu trwającej pandemii koronawirusa. To się odbiło tak naprawdę i na naszym lokalnym konkursie i tak naprawdę na stale przedłużających się przygotowaniach do konkursu Miss Polski. Na szczęście wszystko się udało i poszło zgodnie z planem. Mówimy coś o jakichś przygotowaniach do kolejnej edycji Miss Ziemi Łomżyńskiej, czy jeszcze za wcześnie? Myślę, że powoli możemy zacząć o tym mówić i mam nadzieję, że oczywiście się to wszystko uda. No, nie wiadomo, co się wydarzy i jak to będzie. Natomiast jest taki plan, żeby powolutku ruszać z castingami. Natomiast w tym roku zdecydowanie będą to castingi online. Myślę, że dla kandydatek, które trochę boją się takiego starcia oko w oko z jury, będzie to takim łagodniejszym rozwiązaniem. Cieszymy się niezmiernie z tego sukcesu naszych dziewczyn. Już od kilku lat miasto Łomża wspiera organizatorów wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej. Jak widzimy w okresie tym, dziewczyny pochodzące z Łomży osiągnęły bardzo wysokie sukcesy, nie tylko w kraju, ale także za granicą. To piękna promocja naszego miasta. My jako miasto Łomża również wspieramy dziewczyny z naszego miasta. Cieszymy się z ich sukcesów. W tym roku również wspólnie z organizatorami wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej wydaliśmy kalendarz z wizerunkami dziewczyn, które przez ostatnie 5 lat brały udział w tym konkursie. Również billboardy, które są umieszczone przy granicach administracyjnych naszego miasta z wizerunkami dziewczyn, które zapraszają do Łomży. To jest piękna promocja naszego miasta. Jak widzimy, naprawdę osiągamy tutaj wspólnie duże sukcesy, więc ogromne gratulacje dla dziewczyn, które biorą udział w tym konkursie, osiągają takie sukcesy i mam nadzieję, że też ta tendencja, która jest w ostatnich latach, bo te sukcesy z roku na rok są coraz większe, również będzie w następnych latach kontynuowana.